Co sądzicie o tym meczu dzisiaj? Ciężki będzie. Ciężki? Dlaczego? Podobnie jak przeciwnik mistrzem Polski. Jak tam nastroje? Dobrze. Co tam, jacyś zawodnicy ulubieni? Kto strzeli gola dzisiaj? Pełna. I Wójta. Jak Gwiazda oceniacie? Przegrają. Przegrają? Ale wysoko? 2-0. Wygra 3-2. Nie masz rano zajęć? Chcesz dogrywkę oglądać? No. Wydasz też dogrywkę? Tak. Bardzo dobrze gra Pogoń, ale jednak przestraszenie. Mecz dobry, ale wynik. Mecz dobry, a wynik jak wynik. No. Można się było spodziewać, że będzie tyle, ale myśleliśmy, że jakaś niespodzianka może troszkę. Wynik odzwierciedla to, co się dzieje na boisku, czy jest no raczej tak, no nie ma co ukrywać. Chociaż zasłużyliśmy na jakoś jedną bramkę, myślę, że się to zasłużyło. No tak, ten środek pola szczególnie jest taki. Tak jest, żywy. Dość szybki, nieźle podają, szybko grają, aczkolwiek później w ataku tak się troszeczkę gubią, ale jest szansa, że w drugiej połowie coś tam ustrzelimy. Gwiazd wygra! 3-0! To jest za Gwiazdem? Jest 1! Wygra Gwiazd. Jak jest bramka, patrzcie na Pogoń. Gwiazd wygra, bo jest najlepszy. Faularze Pogoń. Najważniejsze, że awansowaliśmy do kolejnej rundy, to jest pierwsza rzecz. Druga, że no, trener dał szansę zawodnikom, którzy gdzieś w mniejszym wymiarze czasowym występowali do tej pory i zaliczyli taki, można powiedzieć, dobrą jednostkę. I pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby rywalizować. Dzisiaj już jest po meczu, skupiamy się na meczu niedzielnym, derbowym, prestiżowym dla kibiców i
chcemy powalczyć o komplet punktów z Zabrzu.